Czyli tak zwane te... Witam, to trzecia część filmu poświęconego uszkodzonemu czujnikowi G210, który uruchamia tą pompę, która napełnia kosz. Tak wygląda mniej więcej ten element już po złożeniu. Będziemy to montować do samochodu. Na wcześniejszych odcinkach było pokazane mniej więcej, jak wygląda to, jak wygląda demontaż, jak wygląda naprawa, na czym to polega, jakie są wskazania. Tutaj po montażu, po wymianie tego czujnika, no musimy siłą rzeczy odlutować te dwa przewody czarne, które tutaj się znajdują. Później przy montażu nie ma znaczenia, do którego konektora przylutujemy. To nie ma kompletnie żadnego znaczenia. To pokazuje tylko opór, także tutaj. Na pompie oczywiście tutaj będziemy musieli żeby to odłączyć, te wsuwki wypiąć, ale też nie trudno się, że tak powiem, pomylić, ponieważ jest jedna szersza, druga węższa, także to zrobimy sprawnie. Także mówię, to jest kosz paliwowy, który napełnia pompka ze zbiornika. W tym miejscu jest pobierane paliwo. Napełnia się ten dosłownie element niewielki tutaj pod tym czarnym plastikiem. Tutaj jest ten wąż, odpowiada za zasilanie pompy wtryskowej już, która znajduje się, wiadomo, przy silniku. Ten tutaj gruby przewód i ssak znajduje się tutaj na dole, tak jak pokazuje. Tu dosłownie zasysa się paliwo już do silnika, do pompy wtryskowej. A ta reszta wężyków to są przelewy. Tutaj pobiera się paliwo, raz, że zasysa to pompa, która tutaj się znajduje, a dwa, że zasysa jeszcze z innego ssaka, który trzeba podłączyć tutaj ten wężyk do przewodu, który się znajduje już w baku, to później będzie podłączone. Teraz tylko w skrócie zademonstrujemy, jak to funkcjonuje. Może na sucho, Mateusz, choć podłączymy tutaj do miernika. Pokażemy, jak to mniej więcej działa i później na samochodzie, że ten problem tego czujnika na tablicy zniknie, bo błąd zniknie. Także podłącz, tak jak mówiłem, albo z tamtej strony, tak, ale w każdym razie tylko i wyłącznie ta kostka odpowiada za ten czujnik. Tu nie ma z tym nic kompletnie wspólnego, to jest zasilanie pompy i wskaźnik poziomu paliwa, ale tylko wskaźnik pokazujący, ile na strzałce mamy mniej więcej paliwa w zbiorniku tutaj, a tutaj odpowiada za to ten czujnik. W tej chwili... Co? No podłącz. Nie pokazuje? Nie mam mojej zestawu. Nie, musi być. Jest. No. Proszę bardzo. Pokazana jest setka. Oczywista sprawa jest taka, że w tej chwili nie mamy paliwa. Kosz jest pusty. Symulacja jest, ponieważ pływak w tej chwili na wskaźniku, na czujniku jest na dole. Kosz jest pusty. Przy pustym koszu, znakiem tego przy braku paliwa, powiedzmy w koszu, pokazuje setkę. Teraz zastymuluję, odwrócę to do góry nogami, czyli pływak podejdzie niejako do góry. Momencik, on opadnie i teraz zademonstruj. Jak to się zmieni. Proszę bardzo, mamy 429, fabrycznie 430 podają, czyli w tej chwili, tak jak widać, ja obróciłem ten kosz, zasymulowałem, że zbiornik jest co najmniej w jakiejś tam części napełniony, może być do 3/4, do końca, to już nie ma żadnego znaczenia, jest powyżej tego granicznego poziomu uruchamiającego pompę, czyli tutaj na sucho nam to wszystko działa. Teraz przejdziemy do samochodu. Ta rurka, już tam żeśmy wcześniej wspominali, ta tutaj dodatkowa, ta cienka, to jest zasilanie Webasto w samochodach, które nie posiadają ogrzewania postojowego Webasto, czy dogrzewającego silnik, w zależności od wersji. Tej rurki po prostu nie ma, także są tylko i wyłącznie te dwie rurki, czyli dolot paliwa do pompy wtryskowej i przelew nadmiaru paliwa, nie? Czyli tylko i wyłącznie występuje to i to. Ta środkowa, mówię, jest tylko i wyłącznie przy wersjach w samochodach z dodatkowym dogrzewaniem silnika bądź ogrzewaniem kabiny. No mówię, teraz przenosimy się do samochodu. Mateusz, może ten miernik też weźmiemy? Nie, w zasadzie miernik nam nie będzie potrzebny, bo... No, jeszcze raz pokazuję, że w tej chwili, no wiadomo, tego kosza nie ma fizycznie i kontrolka się pali, bo wcześniej był zarejestrowany na komputerze tym, bo tak to wygląda. Migająca kontrolka świecy żarowej. Chodź, Mateusz, podłączymy. No
mówię, my nie będziemy w tej chwili tego montować, ponieważ tam jeszcze na dnie tego kosza jest brud, tylko chcemy pokazać, jak to będzie funkcjonowało, że zniknie nam błąd. Podłączamy. Proszę bardzo, syf jest ogromny i za każdym razem będzie taki sam, bo to już jest któryś auto z kolei, który mamy okazję, że tak powiem, w tym zakresie usprawnić, tak robić, i jest identycznie, w zasadzie identycznie brudu, więcej meduza, lub mniej, tak, zawsze jest taka meduza, zawsze jest syf, zawsze jest taki no, muł, bym powiedział, muł dosłownie, jest to po wyciągnięciu, jak to wyschnie, to jest dosłownie taki jak piasek, taki drobny, tak można to mniej więcej ująć. Jeszcze nie wiem, czy wspominałem, a propos tego zapinania już tego kosza, tam widać, ja pokażę jeszcze raz tutaj, bo dosyć fajnie teraz to jest widoczne, o te dwie kreseczki, tutaj, te dwie kreseczki, tutaj mamy, na tej kresce, na tej, co teraz pokazuję, w tej chwili, jest kosz zamknięty, tutaj mamy opisane i strzałka w tą stronę, czyli tutaj wskazanie tej kreski i wskazanie wycięcia na koszu, zaraz je pokażę, to jest zamknięty, a wkładamy go, jak go włożymy, to musi być wskazanie na koszu pokrywać się z tą kreską, tutaj. I dopiero pociągnięcie zgodnie z kierunkiem zegara spowoduje zamknięcie o około, powiedzmy, 1,5 cm, tak strzelam, to już nie ma znaczenia, to kliknie, będzie czuć, że on się po prostu zamknął. Ale wkładamy go, nie mamy możliwości w zasadzie pomylenia się, jeżeli chodzi o włożenie kosza z powrotem do tego. Tu tylko i wyłącznie jest jedno wycięcie na koszu, tak jak tu pokazuję. Palcem, proszę bardzo, o to wycięcie chodzi, tu ten ząbek. Ten ząbek wkładamy tak, jak będziemy po prostu umieszczać kosz w pozostałej części, że tak powiem, zbiornika. Teraz jest to słabo widoczne. W każdym razie z góry, z pionu wkładamy w ten sposób tak, żeby ten ząbek, który pokazywałem, i tamta kreska pokrywały się. Tak, bardzo ważne jest, bardzo... nie zapomnieć tego podłączyć, tak? Tak, oczywiście. Tego teraz nie powiedziałem, ale jak najbardziej przy odpięciu logiczne jest, że później musimy topić. Czyli ten pobór paliwa, który tutaj jest dodatkowo, że tak powiem, którego druga końcówka znajduje się tam, zbiornik powinna być... O, tu na boku chyba gdzieś jest widoczne. To musimy po prostu rękę tam wsadzić, no i to razem spiąć. To jest oczywista sprawa i nie ulegające żadnej wątpliwości. Oprócz tego, Mateusz, jeszcze nie dodaliśmy, że to jest wskaźnik poziomu paliwa już bezpośrednio, który pokazuje nam, tak jak wspominałem, tylko i wyłącznie poziom na strzałce. To też musimy podpiąć, tutaj w to miejsce. Tak. Tu jest, czyli przed montażem definitywnie dwie rzeczy, które, że tak powiem, wypływają bezpośrednio ze zbiornika paliwa, musimy dopiąć, bo jak tego nie dopniemy, no to tak, po pierwsze nie będziemy mieli żadnego wskazania na poziomie paliwa, a po drugie tego nie podpinając, nie będzie nam paliwo, że tak powiem, z całej jakiejś tam objętości baku, bo to jest tak konstruowane, że wiadomo, bak ma taki kształt, a nie inny, i gdzieś tam ten stak jest zamontowany, nie? No, także mówię, to pokrywa się, to wycięcie na koszu pokrywa się z tamtą linią i wkładamy to w pionie, przekręcamy około 1,5 cm w prawo, czyli odwrotnie jak demontowaliśmy i montujemy trzeba później. Trzeba dodać, że to jest auto tylko napędem na przednie koła, w momencie kiedy jest quattro, jest to troszeczkę inaczej rozwiązane, ale działa na podobnej bardzo zasadzie. Tak, działa na podobnej zasadzie, mogą być lekkie różnice tutaj, jeżeli chodzi o konstrukcję tego, ale to będą naprawdę, to co tutaj zostało ukazane, to w zupełności w 100% do quattro też się tyczy. Mało tego, to wiadomo, my tutaj operujemy się Audi A6, a dotyczy to równie dobrze A4. Tak, Passatów B5, no, silniki, wszystkich silników 2,5 litra TDI. Tak, tam gdzie stosowali silnik 2,5 TDI, tam będziemy mieli identyczne rozwiązanie. Teraz, Mateusz, podłącz tylko i wyłącznie, tak jak mówię, ten czujnik G20, żeby pokazać, że ta druga wtyczka nie ma żadnego wpływu i znaczenia na świecenie się tej kontrolki, na pokazanie usterki, nie? Tak, proszę bardzo. Jest czujnik w tej chwili. Podłączyliśmy czujnik do samochodu, jak nie widać. Nie podłączamy tej dużej kostki. Proszę, duża kostka całkowicie jest osobno. Tak, i dużej kostki nie podłączamy ze względu na to, że pompa zaczęłaby nam chodzić na sucho, co może doprowadzić też do jej uszkodzenia, tak? Mało tego, my możemy teraz pokazać, że ta pompa, ona powinna zacząć pracować. Teoretycznie tak. No, ona powinna zacząć pracować. Dobra, idź, Mateusz, może do że tak powiem... Zgasła kontrolka w tej chwili, możemy podejść zobaczyć. Aha, tak? Czyli pokażemy w tej chwili, ale ona... Czekaj, aha, bo miałeś ją uruchomioną, tak, faktycznie, masz rację. Czyli proszę zobaczyć, w zasadzie inaczej, nie potrzebne jest kasowanie, że tak powiem, błędu, żeby zgasła kontrolka, ale błąd jest zakodowany, tak? Tak, jest samodiagnoza, no, czyli jest wszystko prawidłowo, kontrolka gaśnie. Samoistnie, proszę zobaczyć, wcześniej pokazałem, że ona się świeciła. Na włączonym tylko na i wyłącznie, zaraz po podpięciu wtyczki ona natychmiast nam zgasła. Czyli tutaj niepotrzebne jest do zgaśnięcia kontroli kasowanie błędu z komputera, ale w komputerze fizycznie błąd jest i trzeba go wykasować. Mateusz, proszę Cię, weź tam, to demonstruj.
Błąd jest kasowany. Błąd jest, może to słabo tu kurde widać, kasowany. Wiesz? Słabo widać, w każdym razie błąd w tej chwili kasowany. Idziesz bliżej do matrycy, bo to są... No, ona wtedy, o, poczekaj. I teraz odczyt błędów odczyt mamy... błędów robimy. Brak, tak? Brak błędów, proszę. A wcześniej był błąd pokazany tego właśnie czujnika. W tej chwili jest brak, nie? Proszę, jeszcze dla jakichś tam bardziej osób zainteresowanych tematem, grupa 20 bodajże pierwsza. Tak, w tym programie akurat. W tym programie sygnalizuje nam tu pracę pompy w zbiorniku, tak, i jeżeli tutaj mamy literkę 1, znaczy, słabo, że w systemie jest jakiś tam błąd. No to jest po prostu bloki mierzone, które jak tam dla bardziej osób zainteresowanych i znających się na temacie jest to... Ale to myślę, że jak ktoś się na tym zna tak naprawdę, to nie potrzebuje tej instrukcji, którą my tu żeśmy przedstawili. Tak. To jest bardziej dla ludzi, no w cudzysłowie powiedzmy trochę bardziej laików, którzy chcą być oszukiwani, tak? Nie chcą być oszukani, z pasją chcą pogrzebać przy swoim samochodzie, co jak najbardziej polecam. Nie polecamy dawania w obce dłonie, bo zawsze jednak to powiedziałbym na 100% mechaników funkcjonujących w naszym kraju 80% to są pokraki, oszuści i po imieniu nazwę skurwiele, także trzeba to naprawdę dobrze weryfikować, słuchać, co się mówi o mechanikach i tak dalej, bo mówię, no dramatyczne rzeczy się dzieją, mamy okazję się o tym przekonać osobiście, jak samochód trafia, po prostu oglądamy, widzimy co zostało przez poprzednią ekipę zrobione, pożal się Boże, no klęska. Także mniej więcej tutaj widać. No co jeszcze? W zasadzie co jeszcze można dodać? Już tak troszeczkę poza tematem, ale też związanego de facto z tą sprawą. W momencie, kiedy zapowietrza się, tutaj jest obudowa wprawdzie włożona, ale w momencie, kiedy zapowietrza się, tutaj wężyk przezroczysty, on jest fizycznie, tylko byśmy musieli ściągnąć tą obudowę, który doprowadza paliwo z filtra paliwowego tutaj do pompy wtryskowej. On, pewien element jest przezroczysty celowo, żeby widzieć po prostu ten przepływ paliwa. W momencie, kiedy się zapowietrza, był taki przypadek, że po prostu ludzie wstawiają na długości... Zamontować. Mateusz, nie będziemy się bawić. Na długości tego przewodu wstawiali zaworek zwrotny. Potężna, zajebista głupota, nie z tej ziemi. Nie zdiagnozowanie właściwie po prostu tematu. Nie usunięcie usterki, tylko pójście na, w cudzysłowie oczywiście, łatwiznę, wstawienie zaworka zwrotnego, że niby ten zaworek ma zlikwidować to zapowietrzanie się. Głupota, 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 głupota i debilizm, i można to powtarzać po stokroć. Nie ma prawa tutaj być na tym wężu odtąd dotąd żadnego zaworka, nie możemy tego wężyka rozcinać. W zasadzie każde rozcięcie, próba jakiegoś tam później zrobienia tego na ścisk, na jakieś opaski, kończy się fiaskiem. Tam się później faktycznie dzieją takie rzeczy, że to się zapowietrza właśnie przez to rozcięcie, przez te opaski nie jesteśmy w stanie tego uszczelnić. Syf, kiła, mogiła i porażka. Także tutaj żadnych absolutnie zaworków. Jeżeli coś się dzieje, zapowietrza się, że tak powiem, układ, widać to w tym zbiorniku, szukać przyczyn, likwidować przyczyn, czyli tak jak mówię, albo się coś już złego dzieje w zbiorniku, sam filtr. Albo sam filtr, z tym nawet tutaj, znaczy nie, to jest powrót, tu nie za bardzo, ale to będzie miało, ale też może się tak zapowietrzać poprzez powrót, czyli poprzez ten zaworek, który tutaj widzimy dosłownie, to też może powodować zapowietrzenie, czyli ogólnie obsługa tego elementu filtra plus musi być w 100% sprawności ten element wężyka doprowadzającego paliwo do pompy wtryskowej. Oczywiście powrót jak najbardziej to samo. Mało tego, musimy sprawdzić stan, teraz nie jestem w stanie tego pokazać, ale stan przepływu nadmiaru paliwa z wtryskiwaczy do pompy wtryskowej, czyli to są takie te cieniutkie wężyki, które idą, mówię, od każdego z wtryskiwaczy i później z grupy wtryskiwaczy po prawej stronie idzie jeden wężyk do pompy wtryskowej i tak samo idzie do wstrzyskiwaczy, które znajdują się po lewej, na lewej głowicy. Jest ta sama historia. To też może powodować do zapowietrzenia. Trzeba po prostu bezwzględnie, to są rzeczy elementarnie tanie, te wężyki. Nawet jeżeli się je co jakiś czas wymieni, najzwyczajniej w świecie, jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, lepiej wymienić, usunąć te wężyki i mieć pewność, że tam się nie dzieje nic złego. Włącznie z jak się przykręca, że tak powiem, odpowietrznik do, nie odpowietrznik, tylko nadmiar paliwa usuwający z wtrysków, jak się, tam jest to przekręcone, przelewy tak zwane, no, do wtryskiwaczy, wymienić uszczelki miedziane, bo też tam się dzieją różne rzeczy, tam może być czy poluzowane, czy już stara ta, także wymieniamy przy tych, także to są takie elementarne rzeczy, o które trzeba dbać, pilnować, bo mówię, bo ta pompa akurat, no nie lubi tak tego typu zachowań, nie? I później niepotrzebne są usterki pompy przez w zasadzie banalne rzeczy, które się dzieją naokoło niej i ona nie ma z tym nic wspólnego, nie? No. Także dziękujemy uprzejmie. W tym króciutkim pokazie udział wzięli Mateuszek i Sławomir. Proszę bardzo, z nowej stoli. Dziękujemy.